Więc w poprzednim filmie rozwiązaliśmy zagadkę właściciela tego osobliwego sklepu zoologicznego dotyczącą pytania, jaką część jego zwierząt stanowią niedźwiedzie. No i zrobiliśmy to taką metodą rysunkową, prawda? A teraz zrobimy to metodą algebraiczną. Mianowicie, może jeszcze raz tutaj napiszmy te ułamki, prawda? Musimy porównać ze sobą dwa ułamki. Jeden ułamek to jest n podzielone przez n plus, o, nie to, n plus p plus k, a drugi ułamek to jest 1/3. No i chcemy je ze sobą porównać, znaczy my już wiemy niby, prawda, co jest większe, co mniejsze, ale spróbujmy to zrobić nie korzystając z rysunków. Czyli może zapiszmy 1/3 jakoś inaczej, tak żeby to przypominało to, co mamy tutaj. Na przykład 1/3 to jest n podzielone przez 3n. Co z kolei jest równe n przez n plus n plus n. No i teraz tak, mamy ze sobą do porównania dwa ułamki. One mają te same liczniki. No wszystko tu jest dodatnie. No, wiemy o tych liczbach, że wszystkie one są dodatnie. Czyli tak, te ułamki mają te same liczniki. Wobec tego musimy porównać mianowniki. Teraz, no, w mianowniku jednego ułamka jest to samo n. No i teraz w drugim ułamku jest n plus n, a w pierwszym jest p plus k. Wobec tego musimy porównać ze sobą p plus k i n plus n. No dobrze, ale co my wiemy? My wiemy, że p jest większe od n i k jest większe od n, prawda? Czyli z pewnością p plus k będzie większe od n plus n. Prawda? Ponieważ k jest większe od n i p jest większe od n, więc jak dodamy do siebie te dwie rzeczy, to na pewno p plus k będzie większe od n plus n. Wobec tego ten ułamek, wobec tego mianownik tego ułamka jest większy. Prawda? Czyli mamy dwa ułamki o tych samych licznikach, dodatnie. No jeszcze raz podkreślam, wszystko to są liczby dodatnie. Wobec tego, który z ułamków jest większy? No ten, który ma mniejszy mianownik. No mniejszy mianownik ma ten, czyli między tymi ułamkami zachodzi nierówność w tę stronę. No, bo jeszcze raz, to są dwa ułamki, i ten ułamek ma większy mianownik niż ten, wobec tego sam ułamek jest mniejszy. Czyli jeszcze raz tutaj dochodzimy do tego samego wniosku, że część niedźwiedzi, że niedźwiedzie stanowią mniej niż 1/3 wszystkich zwierząt.